Podczas tej lekcji będziemy szkicować postać przy użyciu farb akwarelowych, które, jak się przekonacie, są idealne do takich tematów. Te genialne przykłady szkiców akwarelowych stworzone przez Caracciego, Rodena i Schillego pokazują, jak za pomocą kreski i plamy barwnej można wykreować pełen ekspresji wizerunek postaci ludzkiej. Akwarela nanoszona spontanicznymi pociągnięciami pędzla na papier pozwala na skrótowe uchwycenie trójwymiarowości i szybkie przedstawienie kontrastów. Ponadto, dzięki przejrzystości tych farb, możemy także oddać nie tylko ruch postaci, ale także jej świetlistość. Zanim zaczniemy, przygotujmy potrzebne narzędzia i materiały. Ołówek HD. Zestaw farb akwarelowych. Paleta lub biały talerz, pędzle akwarelowe różnej grubości, papier akwarelowy, naczynia z wodą, gąbka, szmatka. Oto narzędzia i materiały, których użyjemy podczas tej lekcji. Akwarela pozwala nam na uchwycenie szkicowanego przez nas tematu w sposób szybki i intuicyjny. Co jest najważniejsze w szkicu postaci? Przede wszystkim musi być on doskonale skonstruowany, ale używamy przy tym najprostszych środków. Jak pokazaliśmy podczas poprzednich lekcji, najróżniejsze motywy możemy przedstawić za pomocą prostych form geometrycznych, które będą stanowić bazę szkicu. Kiedy nabędziecie wprawy w rysowaniu, etap form geometrycznych można pominąć i od razu przejść do szkicu ogólnego. Do dzieła. W rysunku postaci jest kilka punktów konstrukcyjnych, o których powinniśmy pamiętać. Punkty, przez które przechodzi linia ramion, linia kręgosłupa oraz linia bioder. Linie te tworzą podstawowe osie, na których możemy skonstruować postać we właściwych proporcjach. Kiedy szkicujemy jakąś postać, w tym przypadku grającą w bilard, plamy i linie powinny pokazywać najważniejsze elementy, jakbyśmy robili krótkie podsumowanie. Od ich rozmieszczenia zależy właściwe uchwycenie pozy i perspektywy, w której osadzona jest postać. Kilkoma szybkimi pociągnięciami pędzla określamy jasne partie. Jak widzicie, za pomocą zaledwie kilku linii i plam przedstawiliśmy całą postać i wszystkie formy budujące kompozycję. Doskonale. To ćwiczenie pokazało, jak ważne jest prawidłowe rozmieszczenie linii konstrukcyjnych szkicowanej postaci. Kilka kresek lub pociągnięć pędzlem stanowi doskonałą podstawę do naszej dalszej pracy. Już od pierwszych prób powinniśmy rysować odważnie, starać się jak najpewniej prowadzić rękę. Jedynie dużo ćwicząc nabierzemy wprawy w kreśleniu lub malowaniu linii. Dużo łatwiej jest szkicować grubymi niż cienkimi liniami.
Każda postać czy sytuacja może być tematem szkicu. Na początek zalecałbym raczej postać statyczną. To może być osoba wykonująca jakąś codzienną czynność. W tym przykładzie ćwicząca jogę. Pierwszymi kreskami ołówka rozmieszczamy podstawowe linie konstrukcyjne. Zanim zaczniemy szkicowanie, powinniśmy odnaleźć główne osie konstrukcyjne, dlatego tak ważna jest wnikliwa obserwacja tematu. Gotowe. Po skończeniu rysunku ołówkiem kreślimy pędzlem pierwsze linie i nakładamy kolor. Błękitnym odcieniem szarości przedstawiamy pierwsze formy. Na przykład tutaj. Nie nakładamy farb w miejscach najbardziej rozświetlonych, oddających refleksy świetlne. Pomaga to uzyskać wrażenie trójwymiarowości. Świetnie. Zmienimy teraz kolor na delikatny odcień oranżu. Użyjemy go do namalowania fragmentów skóry. Uwaga! Szkicując postać, powinniśmy spojrzeć na nią jak na układ zróżnicowanych płaszczyzn. W ten sposób uzyskamy spójny wizerunek. W szkicu nie trzeba pokazywać zbyt wielu szczegółów. Jak widzicie, szkic wymaga ujęcia syntetycznego i potrzeba wielu ćwiczeń, aby osiągnąć wprawę i szybko oraz precyzyjnie stosować tę technikę. Kontynuujmy pracę. Obserwując temat, często myślimy, że nie będziemy umieli go namalować. Wydaje się nam zbyt trudny. Prawdopodobnie dlatego, że nie potrafimy postrzegać go jako całości, a koncentrujemy się na szczegółach. Aby zobaczyć postać jako spójną całość, wystarczy zmrużyć oczy. Dzięki temu widzimy sylwetkę składającą się z prostszych form. Drugim tematem, który dziś naszkicujemy akwarelami, jest postać stojąca. Ciekawe, jak nam wyjdzie. Zanim zaczniemy malować, przyjrzyjcie się formom i spróbujcie uchwycić proporcje sylwetki. Aby ułatwić sobie zrozumienie proporcji, linie ramion i bioder przedstawimy dość schematycznie. Za pomocą prostych figur zaznaczymy także podstawowe osie tułowia i kończyn dolnych.
Jak zawsze zaczynamy szkic od prostych form geometrycznych, które stopniowo będziemy rozwijać. Jak widzicie, nie wyodrębniamy żadnego szczegółu. Pierwszy szkic wykonujemy ołówkiem, mając na uwadze, jak już mówiliśmy, proporcje poszczególnych części ciała, relacje między nimi i to, jak się łączą ze sobą. Rysunek jest gotowy. Możemy zacząć nakładać kolor. Zaczniemy od włosów. Ten kolor to mieszanka sieny i ultramaryny. Umbrą paloną wydobywamy kontrasty. W ten sposób fryzura nabierze objętości. Cienie na spodniach namalujemy mieszanką błękitu, fioletu i czerni. Jak zawsze najjaśniejsze miejsca pozostawiamy niezamalowane. Na przykład to. Górę stroju malujemy tą samą mieszanką. Jasnym, ciepłym odcieniem beżu malujemy odkryte części ciała, twarz, ramiona, stopy. Aby podkreślić kształty w miejscach ocienionych, dodajemy kilka ciemniejszych plam. Tam, gdzie trzeba, pozostawiamy białe miejsca. Kiedy farba, którą malowaliśmy twarz, wyschnie, możemy nałożyć kolejną warstwę. Tym razem użyjemy różu wpadającego w brąz. Zaznaczymy nim pośrednie odcienie karnacji skóry. Na ramionach również i na stopach. Usta malujemy ostrożnie, na czerwono, pojedynczymi pociągnięciami. Teraz przejdziemy do ciemnych partii ubrania. Farbę nakładamy szybkimi pociągnięciami. Przód torby namalujemy ciemnym odcieniem ochry. Wzmocnimy kolor i zarazem podkreślimy kształt spodni, nakładając bardzo rozwodnioną mieszankę błękitu, fioletu i odrobiny czerni. Tym samym kolorem namalujemy górną część stroju. Podstawa stroju jest gotowa, a teraz, różnicując odcienie, podkreślimy jego formę. Możecie wybrać barwy, które uznacie za najbardziej odpowiednie. Zagięcia i fałdy na ubraniu odgrywają ważną rolę w szkicu ubranej postaci. Nie zapomnijmy o pasie. Po fałdach na ubraniu widać, jak zginają się kończyny. Mocno rozwodnioną ochrą malujemy oświetloną część torby. Przedstawiając schemat postaci, szczególną uwagę musimy zwracać na proporcje.
Mieszamy szarość z brązem i kilkoma kreskami malujemy sandały. Kończymy malowanie twarzy. Nakładamy nowe tony, akcentując charakterystyczne kształty i cienie. Pamiętajcie, że zanim nałożycie nową warstwę koloru, poprzednia musi być sucha. Miejcie też na uwadze, że każda kolejna warstwa farby wzmacnia jej odcień. Na tym kończymy to ćwiczenie i dzisiejszą lekcję. Przy szkicowaniu dążymy do syntetycznego przedstawienia tematu. Pamiętajcie, żeby pomijać zbędne szczegóły. Szkic akwarelowy to sposób na poprawienie umiejętności i szybkości rysowania, a także dobre ćwiczenie na stosowanie koloru. Formy przedstawiamy za pomocą kilku plam. Nie zaznaczamy szczegółów. Najważniejsza w szkicu jest umiejętność syntetycznego przedstawienia form.